How is it for you to go out and then you get all those serious questions asked and you're like, yeah, I'm taking it easy, you know? Wow. That's awesome. Why? Why so serious? That's good. Is that your motto? Why so serious? Oh, well, why? Like, the life is too short to be too much serious. Cześć moi drodzy. Dzisiaj awansowałem. Poprzednio naprawialiśmy dużą kamerę. Dzisiaj będziemy naprawiali jeszcze większą kamerę. Przyjrzymy się GoPro Hero model 5 po zalaniu prawdopodobnie. Zaraz tutaj ja z wami rozwikłam, mam nadzieję, tą sytuację. Wy może zobaczycie coś ciekawego. Zapraszam do oglądania. To jest nasza kamerka z baterią. No powiedzmy, nie przepadam za tą firmą. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tu mamy zasilacz, mamy kabel USB-C, podłączamy prąd. I co się dzieje? 240 mili poboru prądu, a kamerka nic, zero echo, nie wydaje żadnych dźwięków, nic się nie dzieje. Tak samo po zainstalowaniu baterii również chyba się nic nie dzieje. Coś się dzieje, taki sam pobór prądu. Lipa jednym słowem. Więc trzeba by dojść do ładu, jak to rozebrać. I zaczniemy od demontażu obiektywu. Tutaj są takie dwa metalowe zaczepy. One są tak specyficznie wyprofilowane. A tutaj są takie blaszki i coś, co jeszcze powoduje, że to wszystko tak trochę odstaje, pręży. Dlatego trzeba to podważyć i dopiero wtedy przekręcić. Można to rozkręcać dalej. Z tego, co widziałem, trzeba zdjąć jakby tutaj tą powłokę. OK, odeszło. Faktycznie tu jest pełno taśmy dwustronnej. Mamy tutaj jakieś małe torksy. Okej, sporo rzeczy udało się wyciągnąć i szczerze mówiąc, ja tutaj wody za dużo nie widzę. Pobór prądu trochę spadł, 200 mili, ale nadal jest dość wysoki. Odłączę kamerę. Tu jest taśma od kamery i zobaczymy, czy to coś zmieni. Chyba jednak musiałbym to rozkręcić bardziej. Thank you.
Jest podłączona USB-C, sama płyta główna. Zobaczymy, jak będzie pobór prądu. Też jest jakiś większy pobór prądu. Samo złącze nic nie pobiera. Zdejmę ekran i zobaczymy, co tutaj słychać. Na razie chyba nie zauważyłem nigdzie cieczy. I co? Nic szczególnego. Mikroskop i zobaczymy. I sprawdzimy, czy coś tutaj ciekawego jest, bo okiem nieuzbrojonym w mikroskop nic szczególnego nie widzę. I co? Śladów cieczy. Nic nie widać. Nie widać śladów korozji. Wewnątrz urządzenia też nie zauważyłem śladów korozji. Wszystko wydaje się w całkiem dobrym stanie. Wykonamy próbę zwarciową. Szukałem różnych rzeczy, tutaj jakichś potencjalnych uszkodzeń i tak dalej. I nic ciekawego nie zauważyłem. Wyszło mi, że może być tutaj problem. No właśnie. Widzicie? Wygląda na to, że procesor jest trafiony. Ten największy układ. Niestety, według mojej opinii, uszkodzony jest główny procesor. Wykonałem jeszcze jedną próbę. Zasiliłem się bezpośrednio ze złącza baterii i efekt jest dokładnie taki sam. Płyta pobiera około 200 mA prądu. Grzeje się rdzeń procesora, przetwornica i w sumie tyle. Dlaczego wydaje mi się, że to jest zwarcie? Ponieważ to nie komunikuje się z komputerem, a jakaś tam reakcja chyba być powinna, a nie ma żadnej reakcji. Urządzenie nie jest w żaden sposób zalane, zawilgocone, w ogóle jest w stanie bardzo dobrym. Kamera nie jest już zbyt dużo warta. Sprawną płytkę można kupić na AliExpress za mniej więcej 300 zł. I chyba jakby dalsza zabawa z tym sprzętem pozbawiona jest sensu. Może coś tutaj jeszcze jest innego uszkodzone, ale nie mam takiej kamerki do weryfikacji, żeby sprawdzić, jak się zachowuje sprawna płyta. Jednak tutaj wydaje mi się, że jest po zawodach uszkodzony procesor. Koniec przygody. Kamerka już swojej sprawności nie odzyska. Nie była po zalaniu. Jak się okazało, nic tutaj cieczy wewnątrz nie zauważyłem. Samoistne uszkodzenie, może od jakiegoś upadku. Trudno mi powiedzieć, nie znam tych urządzeń. Nie wiem, jakie są ich największe przypadłości. Wydawało mi się, że najprawdopodobniej będzie to jakiś upadek albo zalanie, albo jedno i drugie. Tutaj okazuje się, że ducha wyzionął procesor. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.